Proszę Państwa, przyznam, że zaskoczyła mnie informacja o rosyjskim samolocie zwiadowczym AN, ileś tam, jakieś tam cyfry, który przez kilka dni latał nad Polską w ramach traktatu Otwarte Przestworza. Jeszcze czegoś o naszych siłach zbrojnych Rosjanie nie wiedzą, zdumiewające. Znają przecież tu każdy poligon, każde koszary, ba, każdy kamień. Właśnie przed kilkoma dniami na pewnym kamieniu w Strzałkowie umieścili tablicę o tysiącach rosyjskich ofiar polskiego obozu śmierci, tak to miejsce nazwali, po wojnie 20 roku. Tablica kłamliwa od początku do końca przylepiona została po to, by ją natychmiast pokazać w moskiewskiej telewizji, prawdopodobnie ku umocnieniu przyjaźni, dla umocnienia przyjaźni Putina z Tuskiem. Może fotografię tego kamienia zrobił właśnie szpiegowski samolot, latający aktualnie nad nami. Osobiście czuję się niepewnie, powiem Państwu, bo o traktacie otwierającym przestworza wcześniej nie słyszałem. I nie wiem, czy to tylko moje gapiostwo, czy jednak brak szerszej informacji. Sądziłem, że polskiego nieba pilnuje potężny pakt wojskowy NATO i możemy czuć się bezpiecznie. A tymczasem niespodzianka. Gdybym wiedział, kto na mnie filuje z góry, przestałbym ciągnąć gaz łupkowy z prywatnego odwiertu. Bo niewykluczone, że to nie zardzewiałe koszary, nie rozsypujące się czołgi, czy parę lotnisk z nowymi samolotami, ale ten gaz może być głównym powodem szpiegowania. Rosja obsesyjnie chce nas uzależnić od Gazpromu. W 100%, żeby każdy czajnik w Polsce pracował na ich konto. O tym marzą, nad tym pracują. Naniosą sobie na mapy precyzyjne pozycje instalacji wydobywczych, których trochę już powstało, pracują, szukają, prawda? I w razie potrzeby będą gotowi. Na co? A co zaraz, oponenci będą mnie atakować. Już oni coś tam wymyślą, żebyśmy się tym polskim gazem za bardzo nie nacieszyli. Próbkę gazowych zmartwień usłyszeliśmy od naszego prezydenta, który w kampanii wyborczej martwił się, że odkrywkowe kopalnie gazu zniszczą nam pejzaż. Tak się martwił polski prezydent. Zresztą w ostatnich tygodniach ujawnili się ekologiści w zachodnich krajach, we Francji głównie, którzy też się martwią, że w Europie odkrywkowe kopalnie gazu będą i że trzeba to wszystko pozamykać i tego nie rozwijać. Ciekawe, za czyje pieniądze oni tak się martwią. Być może ktoś z czytelników wytknie mi nieufność wobec wschodnich sąsiadów. Spotykają mnie takie zarzuty. Niedawno młoda dziennikarka przeprowadzająca wywiad nie mogła się nadziwić, że nie dowierzam oficjalnym oświadczeniom w sprawie przyczyn katastrofy smoleńskiej. A ja nie mogę się nadziwić, że ktoś w te widoczne gołym okiem kłamstwa wierzy. A w ogóle, czy, proszę Państwa, nieufność wobec Rosji jest zakazana w Polsce, czy jest nakazana w Konstytucji, czy istnieje jeszcze ustawa z czasów PRL-u nakazująca miłość do Związku Radzieckiego do końca świata? Co prawda ZSRR zmienił nazwę i nieco się skurczył, ale miłosne nawyki do Polski im pozostały. Niektórym naszym politykom również, proszę Państwa. Po wojnie kursował taki niewinny żarcik a propos miłości, jak to uczeni odkryli, że starożytny bożek miłości Amor był pochodzenia rosyjskiego. Latał uzbrojony, z gołą dupą, strzelał do ludzi i mówił, że to z miłości. Teraz lata nad polskim niebem rozwiedka i kapuje, co tu się u nas wyprawia. Też z miłości pewnie. Mam pytanie do naszego rządu. Kiedy polskie samoloty zwiadowcze w ramach traktatu Otwarte Przestworza polecą nad Rosję? Jak będą lecieć, proszę się zgłosić, podrzucę kilka tematów. Dziękuję.